31. sesję sejmiku rozpoczęło wręczenie odznaki honorowej województwa świętokrzyskiego Bertusowi Serwasowi, prezesowi Vive Textile Recycling oraz właścicielowi klubu sportowego Vive Tauron Kielce, któremu wyróżnienie to przyznano pod koniec ubiegłego roku. Takie wyróżnienie daje też dużo wyjątków i motywacja do dalszej roboty. Ja nie będę się śmielić, ja będę zawsze działać dla dobroczyść miasta, dla dobroczyść województwa. Ja myślę, że to jest ważne, bo możemy tylko mówić, wyśleć źle. Ja myślę, żeby pokazać, może być dobrze. Ja też apeluję tutaj o tym mówić do wszystkich ludzi województwa świętokrzyskich, kto mają trochę lepsze jak inne, to myślą też od innych. Próbuj działać dla innych, bo naprawdę jest to warto. Zaprezentowano także najnowsze dane dotyczące wykorzystania przez region środków unijnych perspektywy 2007-2013 oraz zaobserwowanych dzięki temu zmian społeczno-gospodarczych w latach 2006-2016. Z kolei w części roboczej sejmik zajął się głównie kwestiami środowiskowymi, w tym rozwijaniem jednostki świętokrzyskich i nadnidziańskich parków krajobrazowych w Umianowicach, wyznaczeniem nowych granic obszarów chronionego krajobrazu czy tegorocznej powierzchni upraw maku i konopi. Mamy ponad 400 hektarów konopi i ponad 160 hektarów, jak dobrze pamiętam, maku. Nasze województwo staje się takim absolutnym liderem, jeżeli chodzi o uprawę konopi włóknistych, a firma Olimax jest takim prekursorem tego gatunku odmian. No ponad 102 hektary będzie oczywiście w Kurozwękach, w gospodarstwie Popiela. W tym roku będzie oczywiście z tego stworzony labirynt. Także tak Państwo widzicie, że jest pewna rodzaju dynamika również w tym obszarze, jeżeli chodzi o sektor rolnictwa. Wiele miejsca poświęcono także sprawom społecznym. Tegorocznej realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, realizacji zadań ze środków PFRON, na które województwo otrzymało w tym roku 5,8 miliona złotych oraz wsparciu kwotą 2,5 tysiąca złotych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na utrzymanie telefonu zaufania dla osób w kryzysie. W tym roku, w poprzednim roku, przepraszam, udało się zapobiec 4 próbom samobójczym. Drodzy Państwo, uratowanie komuś życia jest rzeczą najważniejszą. Uważam, że takie działanie przez sejmik wsparcia środkami finansowymi pokazuje, że to jest bardzo pożądane działanie. Corocznie w każdej odsłonie będziemy starali się takiego wsparcia udzielać. Środki przekazano także dwóm powiatom. Skarżyskiemu 50 tysięcy złotych na utrzymanie powiatowej biblioteki publicznej oraz Jędrzejowskiemu 100 tysięcy złotych na wsparcie ważnej inwestycji drogowej. Miasto Jędrzejów albo powiat jędrzejowski znalazł inwestora, który chce wybudować fabrykę, stworzyć wiele nowych miejsc pracy. O ile dobrze pamiętam, jest to Gazpol, ale koniecznością jest budowa łącznicy kolejowej, której przeszkadza istniejąca droga powiatowa. Po prostu starosta musi przebudować swoją drogę po to, żeby zachować należyte łuki, parametry łuków dla torów kolejowych i żeby dobry inwestor mógł się rozlokować właśnie w tym miejscu. Uważamy, że nowe miejsca pracy to ważny temat dla województwa i dlatego wspólnie z samorządem pomożemy tę drogę przebudować. Radni wspólnie zaapelowali także do ministra zdrowia o włączenie osób dorosłych chorujących na rdzeniowy zanik mięśni do refundowanego leczenia lekiem Nusinersen, który obecnie otrzymują wyłącznie dzieci. Klub PSL zainicjował nietypową akcję w proteście przeciwko najnowszym zmianom przepisów Ministerstwa Środowiska. Propagujemy taką ogólnopolską akcję sadzenia drzew i na dowód tego wszystkim kolegom i koleżankom radnym wręczyliśmy dzisiaj po podębie do wsadzenia. Jako że dąb jest takim symbolem jakby naszego województwa poprzez znany w całej Polsce dąb Bartek. To jest jakby odpowiedź na ustawę ministra Szyszki, gdzie jak wszyscy wiedzą, troszkę za dużo tej wycinki teraz się odbywa na terenie całego kraju i jakby na przekór temu my chcemy zalesiać Polskę. Kolejna sesja sejmiku zaplanowana jest na 24 kwietnia.